Opony zapewniają jedyny punkt styczności między traktorem a nawierzchnią, na której ten traktor pracuje. Ich jakość ma ogromny wpływ na efektywność całego pojazdu. Opony mają do wykonania wiele różnych zadań. Muszą utrzymywać duże ciężary oraz zapewniać amortyzację, absorbując wyboje i wstrząsy. Wiele nowszych modeli traktorów na przedniej osi posiada system zawieszenia, ale na tylnej osi to opony są jedynym systemem zawieszenia. Opony przekładają moce silnika na efektywną siłę jazdy na drodze i w polu. Gwarantują przyczepność niezbędną przy hamowaniu. Oraz właściwe tarcie na zakrętach, dając kierowcy poczucie odpowiedniej sterowności i kontroli. Opony zapewniają również stabilność pojazdu, umożliwiając jazdę w każdym kierunku, niezależnie od niedoskonałości nawierzchni na drodze czy w polu. Muszą także posiadać odpowiedni bieżnik, gwarantujący oczekiwaną wytrzymałość, na którą wpływa sposób użytkowania oraz typ nawierzchni, po której się jeździ. Wiejskie drogi, a także większość gruntów zawierają mnóstwo ostrych kamieni, które mogą uszkodzić oponę i zredukować jej trwałość, przyspieszając konieczność wymiany. Opony powinny z łatwością się obracać, nie stawiając dużego oporu i wymagając minimum mocy, utrzymując zużycie paliwa na niskim poziomie, niezależnie od zastosowania. Powinny też emitować jak najmniej hałasu i wibracji. Ponadto muszą być trwałe i bezpieczne na każdej trudnej nawierzchni. Każdy typ opony jest opracowany z myślą o konkretnym poziomie wydajności z ustalonym limitem ładunku, prędkości, warunków temperatury i długości pracy. Prawie wszystko, o czym będziemy mówić w kolejnych odcinkach, będzie dotyczyło tego, co się dzieje, gdy bieżnik styka się z nawierzchnią i jak poziom ciśnienia w oponie może wpłynąć na jej kształt i rozmiar. Ślad opon. Na każdą oponę wpływają trzy rodzaje sił, wywieranych przez wagę pojazdu i wykonywaną pracę. Siły pionowe, wywodzące się z ciężaru pojazdu oddziałującego na opony. Te siły powodują uginanie i prostowanie się bocznych ścian opony w zależności od wybojów na drodze. W zastosowaniach rolniczych siły pionowe bywają ekstremalne, gdy duża część ładunku bywa przewożona na jednej stronie i przy niskim ciśnieniu. Siły poziome oraz moment obrotowy, gdy pojazd jedzie do przodu, a silnik obraca oś lub zwalnia wskutek wciśnięcia hamulców albo oporu ciągniętego narzędzia. Te siły składają się na przyspieszenie, tarcie oraz hamowanie i rozciągają opony w przeciwnym kierunku, gdy na przykład moment obrotowy silnika obraca kołem. Boczne ściany opony ulegają naprężeniu ze strony obręczy koła w dół, aż do samego bieżnika w miejscu styczności z nawierzchnią. Z kolei pokonywanie zakrętu poddaje oponę działaniu siły bocznej, rozciągającej boczną ścianę z jednej strony i ściskając ją z drugiej, co umożliwia manewr skręcania. Jedyną rzeczą, która determinuje, jak wielkie obciążenie każdą z tych sił opona potrafi znieść, jest ciśnienie napompowania.